Makabryczne odkrycie w Bieruniu. W mieszkaniu znaleziono zwłoki rodzeństwa. Dwa ciała, 36-letniej kobiety i 23-letniego mężczyzny, nie miały żadnych widocznych obrażeń. Kilka dni temu w Tychach również znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny. Postępowania w obu tych sprawach prowadzi prokuratura rejonowa w Tychach. Fatima Orlińska. Według prokuratury rejonowej w Tychach nie ma podstaw, by te dwie sprawy ze sobą łączyć. W przypadku ciał odnalezionych w Bieruniu materiał dowodowy pozwala mówić o targnięciu się na własne życie dwójki rodzeństwa. Doszło tutaj do samobójstwa, jednak wszelkie okoliczności tej sprawy zostaną wyjaśnione. W dniu jutrzejszym odbędzie się sekcja zwłok. W tej sprawie również zlecono badania toksykologiczne, albowiem podejrzewamy, iż do zgonów doszło w wyniku przedawkowania produktu żywnościowego, który spożyty w nadmiarze może doprowadzić do zgonu człowieka. Dwa dni wcześniej, 19 października, również dwa ciała znaleziono w Tychach. Tam sprawa wydaje się być bardziej skomplikowana, ponieważ dalsze śledztwo uzależnione jest od wyników zleconych przez prokuraturę dodatkowych badań. Tutaj prowadzimy postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci tych dwóch osób, których ciała zostały ujawnione. I tutaj w dniu dzisiejszym odbyła się sekcja zwłok, której wstępne wyniki wskazują, iż doszło tutaj do śmierci tak zwanej nagłej i brak jest możliwości określenia jednoznacznej przyczyny bez przeprowadzenia badań toksykologicznych, które oczywiście zostały zlecone i będziemy czekać na ekspertyzę w tym zakresie. W tej sprawie w przypadku samego zgonu wstępnie wykluczono bezpośredni udział osób trzecich. Służby otrzymały zawiadomienie od osoby, która nie mogła dostać się do mieszkania w budynku wielorodzinnym. W ramach tego postępowania badany jest również wątek posiadania szkodliwych lub nielegalnych substancji i ich pochodzenia. Na miejsce udali się funkcjonariusze straży pożarnej, którzy otworzyli to mieszkanie, oraz policjanci, którzy w środku ujawnili bez zewnętrznych obrażeń ciała dwóch osób, 23-letniej kobiety oraz 21-letniego mężczyzny. Postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tej tragedii, są przedmiotem postępowania prowadzonego przez tyskich policjantów pod nadzorem prokuratury rejonowej w Tychach. Jak przekazała prokuratura, podczas oględzin w mieszkaniu zabezpieczono niewiadomego pochodzenia leki i substancje, które zostaną poddane badaniom. Potem zostaną porównane z wynikami badań toksykologicznych ofiar.